10-8, niestety nie udało się dzisiaj. Czego zabrakło? No zabrakło chyba trochę sił przede wszystkim. Zabrakło nam zawodników. Jeden na ławce to stanowczo za mało w taki upał. No na pewno chcielibyśmy w innych nastrojach kończyć tę pierwszą rundę, udać się na tę krótką przerwę między dwoma częściami rozgrywek. No niestety ostrzegano nas przed meczem, że mamy przeciwnika z najwyższej półki i faktycznie okazało się, że drużyna Ibryka bardzo dobrze piłką jest, bardzo zgrana, zwłaszcza dwóch zawodników, którzy praktycznie przez cały czas ciągnęli grę, sprawili nam sporo problemów. No w tej sytuacji wynik 8-10 może cieszyć. Przez większą część meczu trzymaliśmy ten wynik, byliśmy blisko, była jedna bramka, były jakieś szanse. Szacunek dla chłopaków za to, że podjęli te rękawice, nie przestraszyli się na początku, kiedy dość szybko przeciwnik narzucił nam swoje tempo gry. Do końca dwie piękne bramki w ostatnich sekundach tego spotkania. Myślę, że dzięki temu tę rundę, przed tą rundą jesienną podejdziemy do niej w lepszych nastrojach. Może wzmocnimy skład, żeby ta ławka była szersza. No i myślę, że ten dół tabeli postaramy się opuścić. Były mecze, które pokazywały, że możemy grać nawet z najlepszymi i coś ciekawego pokazywać. Myślę, że jesień będzie nasza. Nazywam się Mariusz Nieradka, jestem kapitanem drużyny Ibra i kierownikiem drużyny. Dzisiaj 10-8. Udało Wam się zwyciężyć po dosyć ciężkim meczu, jak się okazało. Dzisiaj nasza drużyna, czyli Ibra, była bardzo osłabiona w składzie i praktycznie bez pierwszego składu. Wyskoczyło nam w ostatniej chwili 8 ludzi i pogoda też jest raczej niesprzyjająca graniu w piłkę. Aczkolwiek myśleliśmy, że pójdzie nam dużo, dużo łatwiej. A czy przed samym spotkaniem przygotowaliście się w jakiś specjalny sposób? Tutaj inni zawodnicy cały czas narzekali na brak kondycji. Nie przygotowujemy się w żaden specjalny sposób. Od wielu lat każdy z nas gra w piłkę, więc jesteśmy w jakimś tam, można powiedzieć, trybie treningowym. Aczkolwiek może ze względu na pogodę, na pewno braliśmy poprawkę i wiedzieliśmy, że będzie ciężko z jakąkolwiek drużyną. Czy zapowiada się teraz świętowanie po zwycięskim meczu? Nie, to jest jednak zabawa dla nas i powiem tak, bardzo się cieszymy, że wygraliśmy, bo jak było widać już, końcówce mieliśmy bardzo ciężko. Do tyłu! Teraz, Rychu! Rafał Maszkiewicz, napastnik drużyny MM Lublin. No dzisiaj to nieskuteczny. Poprzednie mecze przyzwyczaiły nas do tego, że strzelasz wielokrotnie bramki. Dzisiaj raptem jedno trafienie. Co się dzieje? No nie wiem, myślę, że... Nie mam pojęcia. Staramy się, biegamy, ale... Nie wiem, niby mecz, w którym strzeliliśmy najwięcej goli w tych rozgrywkach. No ale dzisiaj piłka nie chciała jakoś. Wszystko robiła, żeby nie wpuść. Jak oceniasz szansę drużyny MM na zwojowanie kolejnych miejsc tabeli? Myślę, że mamy teraz miesiąc przerwy. Mamy szansę na dobranie, dopisanie do drużyny kilku zawodników na pewno. Czy dobram się jakiś obrońca, który by to wszystko jakoś skleił. Obronę przede wszystkim, ponieważ myślę, że z przodu gra wygląda coraz lepiej z meczu na mecz, natomiast w obronie, no tak jak widać, no dzisiaj chyba, nie wiem, 10 bramek straconych, no to jest właśnie przykład tego, że są dziury. Co brakuje najbardziej drużynie MM? Myślę, że zgranie przede wszystkim. Są drużyny w lidze, które grają ze sobą po kilka lat, grają w rozgrywkach na hali. Znamy się od, nie wiem, 3 miesięcy. Także wcześniej nigdy się nie znaliśmy. Przede wszystkim myślę, że zgranie. Jeszcze nam tego brakuje, ale mamy czas, żeby się... Brawo! Rysiu, można? Można. Maszkiewicz.